Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Factory Outlet Simulator. Zaciskiem na ry. Słuchajcie, teraz tak na poważnie, bo żarty żartami, a tutaj są zmiany. I te zmiany, proszę Państwa, dotyczą rzekomo automatyzacji. I kwestia jest w zatrudnieniu jakiejś panny, która teoretycznie ma automatyzować tam produkcję. I to jest Lena Logic, tak? Dzienna pensja. $1000, słuchajcie. Zatrudnijmy ją. I teraz, jak ona działa? Czy ja mam ją kliknąć gdzieś? Pani spojrzy na mnie. Proszę pani, bo pani tu się... Pani ma fajne dupsko, tylko kuźwa i fajny ten buforek, ale co pani... kuźwa ty... Odezwałabyś się, kurwa, czebladę. Dobra, projekt. Nie będę z nią gadał. Chywdy. Zobaczmy, mamy jakieś hurty. Trochę słabe te hurty są. Szczerze powiedziawszy, 300 koszulek Tony'ego Hilfigera mogę zrobić. 43 minuty. Dobra, i teraz tak. Jak to ma działać niby? Czekajcie, bo ja muszę tam podejść. Mamy sobie takie koszulki, tak? Czekajcie. Mamy sobie takie koszulki, tak? Te schirty. I teraz do te schirtów kolorowy materiał i kolorowa nić i czarny materiał. Kolorowa nić, oj, mało. Czarny materiał spoko, ale ja potrzebuję jeszcze więcej kolorowej nitki. Dużo kolorowej nitki potrzebuję. Potrzebuję. No dobrze, kolorowa nić. Weźmy 500. Jak to teraz ma działać niby? Rozszerzenia. To nie tu. Tam to już nawet nie musimy zaglądać. Czy w samochodzie coś się zmieniło? Nie. Cholera jasna. O, Mashi Start. To jest nowe. Okej, okay, dobra. Czyli my tutaj teraz, proszę Państwa, będziemy działać. No i super. No i zarąbiście. Zarąbiście. I teraz tak, 300 mam wyprodukować. Czyli nawet mogę liczbę podać. Super. No kurde. Wspaniała sytuacja. O to właśnie mi chodziło. Produkuj. Jasne, że tak. I co? I ta panna za tysiaka dziennie będzie nam to uruchamiać. Proszę. Proszę Państwa. Czy to nie jest cudowne? Czy to nie jest cudowne? Ależ jaja, to wszystko idzie naraz, słuchajcie. No, przyjrzyjcie się, jak będą wyskakiwać koszulki z taśmociągu. Fu! No to właśnie chodzi. Prawidłowo, prawidłowo. O to właśnie Polska walczyła. Teraz jeszcze kuźwa te etykiety na regale. No ja nie wiem, czy ja się doczekam, ale już jest dobrze. Już jest dobrze. Dziwnie, słuchajcie. Przepraszam, o ty synu mój, ale kurna, normalnie tsunami. Dziwnie te maszyny chodzą. No ale dobra, czekajcie, bo to... stójmy tu i patrzmy, bo za chwilę te wszystkie maszyny naraz skończą. A to jest, to nie jest 300, to jest 240 sztuk. I teraz pytanie brzmi, co się stanie dalej? Ale to zobaczymy, jak pracownicy magazynu zaczną to wszystko zabierać. O, wszystko naraz, hurtem, pięknie. No i gdzie te moje miglance? O, już, biegną felki Stefany. Okej, okay, maszyneria się uruchomiła. Jasne. No ale ja widzę, że tylko jeden biega. A to czemu nie mam... Aha, chyba już rozumiem czemu. Ja pierdziule, ty kuźwa, nie... No nie wytrzymie ty.
No i to jest to, co ja powiedziałem. Nie warto stawiać regału przy regale. Trzeba zrobić jakąś tam przerwę między nimi, bo przecież to są ograniczeni umysłowo ludzie, więc no, wiadomo. Niemniej jednak dzieje się coś, kurczę, no dzieje się magia, po prostu coraz bardziej dopracowana zaczyna być ta gra i to mi się bardzo podoba, bo naprawdę lubię tę grę, naprawdę ją lubię, tylko tutaj jeszcze trzeba no doszlifować, tak? Trzeba doszlifować. W związku z powyższym, tak jak powiedziałem, te etykiety tutaj na regałach, żeby można było z góry to przypisać. Owszem, można sobie kombinować, można jakoś tak to zaplanować, żeby powiedzmy ładowali tam, gdzie my chcemy, jeśli chodzi o hurt. Natomiast wystarczy zabrać cokolwiek tutaj, powiedzmy, i oni już zaczną najpierw to wypełniać, a dopiero potem tutaj, tak, gdzie ja mam blisko samochód i tak dalej. Więc no, nie za dobrze. Ale teraz, proszę Państwa, zlecenia hurtowe, no myślę, że o wiele fajniej będzie można wykonywać, zwłaszcza te wielkie, ponieważ wiemy o tym doskonale, jak to było. To trzeba było każdorazowo maszyny ustawiać. Teraz ta nasza panienka za tego tysiaka dziennie będzie w stanie to zmienić. A przy czasie spowolnionym takim, jaki mamy, no to rewelacja. No i teraz zobaczcie, słuchajcie, ja ładuję, tak, ładuję pick upa. Tutaj cała 300 wejdzie, więc to za jednym zamachem pojedziemy. Gdzie my to mamy? Na lotnisko mamy to doładować, więc spoko, nie? Spoko. I produkujemy dokładnie tyle, ile potrzebujemy do hurtu, a nie jakieś tam nadwyżki, bo powiedzmy się tam, załóżmy, pogubimy w wyliczeniach naszych i że coś tam się więcej wyprodukowało. No to nie, no to nie trzeba, tak? 300 to 300 i rewelacja. Bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się podoba sposób, w jaki w ogóle twórca to ogarnął, że to trzeba pracownika zatrudnić i z komputera tam, gdzie zamawiamy towar, mamy możliwość ogarnięcia tego. Ale coś, czekajcie, bo coś mi tutaj chyba, tak coś za dużo mi tego tu produkują. Co jest, kurwa? To jest 300 sztuk czy 300 cykli? W co ja się wpierdoliłem? Ej, słuchajcie, bo to już jest... Halo, halo, Mietki! Pani kochana, bo to... Pani kochana! Coś pani odpaliła. O matko i córko. Słuchajcie, to nie jest 300... O Jezu. Wystarczy, kurwa! Ajudo! Wystarczy! Matko boska! To jest... To nie było 300 sztuk, to jest 300 kontenerów! O matko! Co? Dobra, ale słuchajcie. To pierwszy raz... To wiecie. Oj Boże, kuzio, wsiadłem do tego wozu, a wrota trzeba pootwierać. Nie no, dobrze, czyli słuchajcie, to jest 300 kontenerów, to trzeba uważać, nie 300 sztuk. To jest 300 sztuk, ale kontenerów, a nie 300 sztuk koszulek. No, to trzeba tu przeliczać, słuchajcie, to trzeba przeliczać w takim razie. To się można pięknie wpierdzielić, tak jak ja się wpierdzieliłem. Ale dobrze, no, mówię, to pierwszy raz, w związku z powyższym... Okej, okay, teraz dobrze, że się kapnęliśmy. Mówię, kuźwa, za dużo, nie? No, trzy półki regałowe to 360 sztuk. Ja już wyładowałem 380 na samochód, a oni dalej ładują, końca nie widać. Co tu się dzieje? No, ciekawa sprawa. No, ale dobrze, no. Czegoś się... No, jeszcze to by mógł twórca poprawić, albo wysiadanie innym przyciskiem. No, albo kuźwa, nie robimy takich akcji, no. Dobrze, coś tutaj sobie na pensji dla tej psity zarobimy. 30 tysięcy, słuchajcie, no to spoko.
Natomiast, no co, no ja te koszulki po prostu wezmę i wypierdzielę na sklep i niech się na sklepie sprzedają, tak? Stratni na tym nie będziemy. Nasz Miglans, wykładowca, weźmie i to zaraz wszystko tam zgodnie z tym, co mu tam każemy, to on to wyłoży. Więc źle nie będzie. Natomiast my będziemy mogli zająć się kolejnym, powiedzmy, tam jakimś tam hurtowym zleceniem. Dobra, 30 tysięcy. No, trzeba będzie, słuchajcie, trzeba będzie przeliczać to na kontenery. I po prostu wpisywać liczbę kontenerów, a nie liczbę ubrań. Tutaj to żeśmy testowo zrobili. Owszem, pierwszy raz. Wtopiliśmy się trochę. Ale nic to. Dobrze, Carmen Electra z agencji Cieciuritas na posterunku, natomiast no teraz to nikt tutaj nie przyjdzie do sklepu, bo jest zamknięty. Znaczy jest noc, więc nikt tutaj nie przyjdzie. Sklep jest otwarty oczywiście, ale to wiadomo. Dobra, podjadę autem i wypakuję te koszulki z samochodu na regał dla tego mojego Miglansa wykładowcy. No i trzeba będzie w takim razie również opróżnić regały do hurtu. Bo to się trzeba będzie wziąć za kolejne zleconko. Jeszcze bym może z butami coś pokombinował, bo tutaj zalegają nam buty. Te białe Calviny. Ja sobie podsunę to może gdzieś, a może stać i tutaj. Załóżmy, o. Będzie łatwiej. A, tam jest miejsce dla tych koszulek, dobra, fajnie. Tutaj to wszystko wrzucimy. Będzie dobrze. I jeszcze te buty. I regał będzie gotowy na przyjęcie towarów hurtowych. Na kolejne zleconko. I mam nadzieję, bo to już jest trzecia w nocy, to mam nadzieję, że się jakieś tam ciekawe zlecenie trafi. Dobrze by było. Wszystko stąd? Wszystko stąd, dobra. Czyli tego daję tu. Z przerwą oczywiście, co by te moje niepełnosprawne albo pełnosprawne inaczej ludki mogły sobie działać. Teraz tak, no niestety wszystkie te czarne koszulki ja będę musiał dać tutaj. No trudno się mówi, żyje się dalej. Nie spodziewałem się tego, ale... No mówię, to był mój pierwszy raz z tą panną. Także czuję się rozprawiczony i rozdziewiczony naraz. Niemniej teraz będziemy mieli to wszystko na uwadze, także... Także tutaj trzeba uważać na to. Dalej zastanawiam się, gdzie leży problem w stworzeniu jakby... tego elementu przypisania konkretnego towaru do konkretnej półki na regale, ale ja w tego twórcę wierzę. Podobno jest bardzo taki kontaktowy i robi to, co gracze chcą. Albo graczom się tak wydaje, a on ma swój plan w głowie już z góry założony. Też tak może być, no co? Dobra, mamy to zrobione elegancko. Jedyne co, to ja jeszcze te białe Calviny muszę tutaj na sklepie przypisać, ponieważ tu są fioletowe. A my chcemy, edytuj, my chcemy białe. A jeszcze można byłoby mieć taką opcję.
Może ja za dużo chcę, ale tak na logikę, nie? To żeby łatwiej było, to żeby była opcja, mało że taka jak mamy, to jeszcze zbiorczego wybrania dla całego, powiedzmy, regału, że my chcemy na całym regale mieć białe kalwiny, nie? Albo fioletowe, albo inne po prostu rzeczy, nie? Takie coś. Myślę, że to by było całkiem niezłe. Oczywiście, tak jak powiedziałem, może chcę za dużo. Ale jak widzicie, to każdą cenówkę trzeba zmieniać osobno i jest to po pierwsze czasochłonne, po drugie jest to upierdliwe. I tak jak w przypadku gry dla samego siebie, no to bym to olał i bym zrobił, co robię właśnie. Tak w przypadku nagrań dla was, to zabiera każdą cenną minutę z tego nagrania, gdzie można byłoby robić coś innego. Nie? Jest to tylko takie dywagacje luźne. Trzeba w końcu ten sklep tam gdzieś jakoś usiąść i przypisać. Proszę państwa, ten film nagrywam w dniu 30 lipca 2024 roku. Mamy godzinę 15:40 czasu realnego. Natomiast publikacja tego filmu odbędzie się w dniu jutrzejszym, czyli 31 lipca. I z racji tego, że jeszcze dzisiaj planuję live'a, nie wiem, czy do niego dojdzie, co tam do skutku, ale o godzinie 20, dzisiaj 30, dla mnie dzisiaj 30 lipca, planuję live'a, no to dla tych, co będą na live'ie, to wy już będziecie jakby po ptokach, tak? Więc ten odcinek z tym pierwszym razem, no to będzie trochę taka cofka. Ale znowu dla odmiany ci, co nie będą na live'ie, no to najpierw zobaczą ten film, a potem zapis live'a. Patrz, co zrobi Carmen, patrzcie, co tu się będzie działo, patrzcie. Tylu złodziei. Jep, kuźwa. Z pantofelka. Ty, masz tam następnego. I już. I proszę, skarata, kurna. Ale jaki ona ma, kuźwa, ciężki zamach, nie? Tym kopytem. Ja pierdziule. Ale uwielbiam to. Po prostu uwielbiam to, jak ona to robi. Aha, my tutaj jeszcze mamy czarne kalwiny. Aj, dobra. Czyli gościu pewnie mi już wszystko wyłożył tutaj. Nie zdołał wszystkiego wyłożyć. To my mamy szansę podmienić. Dobra. Na czarne kalwiny. Elegancko. Niech i tak będzie. Bo jest trochę białych, no ale też jest trochę czarnych, więc też można je wyprzedać. Czemu to ma stać i się kurzyć? Kiedy można oczywiście na tym zarobić, tak? I wydaje mi się, że tutaj też czarne damy. O, gościu już wykłada, proszę. Nasz wykładowca to daje radę. Dobra, chodźmy, zobaczmy, jak to tam wygląda z tymi buciorami. Białe jeszcze są, oczywiście wykładowców trochę brakuje. Może by zatrudnić jeszcze wykładowcę. Odradzaliście mi to, ale... Troszkę więcej potrzeba jednak, nie? I co, jest ich teraz dwóch? Tak, jest ich dwóch. No i bardzo dobrze. Więcej towaru na sklepie. Bardzo dobrze. Teraz tak. Co, jestem bardzo dobrze, kuźwa. Zobaczmy, co hurtowego będzie. Fioletowe Calviny Kleiny. Teraz pytanie, czy ja mam je gdzieś na sklepie, bo... No właśnie, czy ja mam je gdzieś na sklepie? Chyba nie mam. Bo chyba te fioletowe to my żeśmy wzięli i wyprzedali już. Niemniej, proszę państwa, my teraz, ile tutaj jest? 1710, a w kontenerze znajduje się 10 sztuk takiego towaru, czyli 171 kontenerów musimy ogarnąć. Więc wchodzę tu. Buty,
Fiolet... A, zaraz, moment, to przyjmijmy może zlecenie. Żeby nie śmignęło. 107 minut, dobra, ciśniem. I teraz tak. 171... Właśnie tam z powrotem. 171 kontenerów, szanowni państwo, jeśli chodzi o fioletowe Calvin Kleiny. Aha, biała nić, o widzicie, jeszcze tutaj będziemy potrzebowali dokupić. Biała nić, zaawansowany papier do wzorów i guma. Tu biała nić. Aha, teraz się tysiąca nie da zrobić, dobra. 999 i... O. Kuźwa, i teraz nie pamiętam, co tam dalej było. Zaawansowany papier do wzorów. Jakaś esencja. I guma. I to w kwocie 29 tysięcy. No ale teraz powinno nam styknąć. I 171 sztuk. Proszę bardzo. 3, 2, 1 i... Attention. I proszę bardzo, ruszyły konie po betonie. Myślę, że my byśmy mogli tutaj jeszcze 171, 1710, jeszcze dwa takie regały bym potrzebował. Co tutaj jest? Okrągłe światło. Aha, spotlight, dobra. Czyli my musimy kupić. No. Shopping, wnętrze i jeszcze regały takie magazynowe. Za 4 wezmę, za 4000, no to już nie jest problem dla mnie. I im to tutaj ustawię, a niech mają. Niech się cieszą. Będę miał dosyć blisko nawet, w miarę. Dobra, to będzie taki. Chodzi po prostu o to, że na czas produkcji ja stąd kuźwa idę. Mnie szlak trafi, jak ja tu będę musiał siedzieć. Oj, krzywo stoisz. Krzywo stoisz, synu. Więc ja idę zapalić. Natomiast oni mają za zadanie ładnie to wszystko tutaj ogarnąć. Nie chcę tu zastawiać nic, z uwagi na fakt, że tu jest przejazd. Więc tutaj zastawiał nie będę. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli zrobimy to w ten oto sposób, to będzie nawet dobrze w miarę. Jak to w ogóle ma stać? Powiedzmy... No dobra, niech sobie stoi tu. To jest układ tymczasowy, proszę państwa, bo w takim wypadku, kiedy my już mamy automatyzację wprowadzoną, i mamy odpowiednią pracownicę dedykowaną do takich zadań, to wydaje mi się, że my będziemy mogli śmiało w takim razie ogarnąć sobie inaczej zupełnie te maszyny. I co mnie bardzo cieszy. Dlaczego mnie to cieszy? Dlatego, że wyobraźcie sobie 48 maszyn naraz produkujących całą partię towaru. Nie? Taki przykład. Nie wiem, ile tu zmieścimy, natomiast trzeba byłoby się w takim wypadeczku pozbyć tych wszystkich rzeczy, które tutaj są. No, ale to będzie ciekawe. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, proszę państwa. Jak na razie produkuję 1710 par fioletowych butów Calvina Kleina wysmarowanych sneakersami. Moje miglance tutaj będą sobie kicać, natomiast ja z państwem się żegnam, wielkie dzięki za obejrzenie materiału, zostawcie łapki w górę, zostawcie suby, sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do was, trzymajcie się i do zobaczenia, pa pa.